30 listopada 2011 roku gmina Żarów gościła grupę mieszkańców z gminy Mściwojów, którzy są zainteresowani założeniem spółdzielni socjalnej w swojej gminie. Spółdzielnia socjalna Raz, Dwa, Trzy z Żarowa jest jedną z najbardziej prężnych oraz tak naprawdę stabilnych spółdzielni socjalnych, jakie znamy. Jest to na pewno zasługa pani Lucyny, która jest bardzo osobą żywiołową, ale jednocześnie osobą, która ma wszystkie cechy lidera. Zresztą można to zobaczyć za naszymi plecami. Cała kwestia związana z osobami, które zakładają spółdzielnie socjalne, jest związana właśnie z pozycją lidera. Tutaj mamy bardzo dobry przykład współpracy, która owocuje samymi korzyściami dla samej spółdzielni socjalnej, którą jest tutaj Raz, Dwa, Trzy. Dzięki projektowi realizowanemu przez Forum Aktywności Lokalnej z Wałbrzycha pod czujnym okiem Rafała Czochera mają taką szansę. Do Żarowa przyjechali, aby spotkać się z żarowską spółdzielnią socjalną Raz, Dwa, Trzy, która w krótkim czasie stała się przykładem dobrych praktyk. Na jakim etapie jest Wałbrzych, jeżeli chodzi o założenie spółdzielni socjalnej? Znaczy, Wałbrzych jest w tym momencie na etapie... Nie mam dokładnych danych. Na pewno wiem o istnieniu na terenie Wałbrzycha co najmniej dwóch już funkcjonujących od przeszło dwóch lat spółdzielni socjalnych. Co wiadomo, że często dla przedsiębiorców pierwszy rok jest okresem dość ciężkim, co pokazuje, że tak naprawdę ten system wsparcia dla osób, które są, które mogą i są zainteresowane zakładaniem działalności spółdzielni socjalnych, pokazuje to, że te twory, jakimi są spółdzielnie socjalne, mają dużą szansę na przyjęcie się na naszym rynku, jeśli oczywiście będzie wola ich członków. W imieniu mieszkańców gminy Żarów dziękujemy Wałbrzyskiemu Forum Aktywności Lokalnej za tak duże wyróżnienie, jakim jest chęć zorganizowania wizyty studyjnej w naszej gminie.